Polskie Radio Białystok. Przygotowałam już kopytka z ciasta. Hałuszki dokładnie, podobne tak, do kopytek. Podobne do kopytek, które są bardzo proste w przygotowaniu, a jednocześnie smaczne. Po przygotowaniu wrzucam do wcześniej rozgrzanego tłuszczu, żeby one się nam usmażyły na złocisty kolor. Bardzo przydatna jest tutaj frytkownica. Bardzo przydatna. Ale i bez tego każda gospodyni sobie poradzi. Tak. Nasze hałuszki zostały już wrzucone do frytkownicy i już się pieką. Tomek. A jakie dokładnie składniki i w jakich proporcjach? Tak, to kilogram ugotowanych ziemniaków przekręcone przez maszynkę, 15 dekagramów mąki pszennej, 15 dekagramów mąki ziemniaczanej i szczypta soli. To wszystko wyrobione na jednolitą masę, potem rozwałkowane tak jak na kopytka i pokrojone nożem w malutkie takie kuleczki. Zaraz będą gotowe. Już właśnie nasze hałuszki są upieczone. Wyjmuję już z frytkownicy i przesypuję na w talerzyk, w półmisek. I oto jest efekt. Słychać nawet, że są chrupiące. I jak podajemy? I oto jest efekt, właśnie podajemy na półmisku, do tego dodajemy jeszcze w osobnym malutkim miseczce, podajemy śmietanę na słodko. Polskie Radio.